Dobrze, przechodzimy do druku numer 8. Jak ktoś czyta gazety, to ten temat pojawił się w gazetach budowy kładek na ciągu Lublańska, Opolska, Konrada i Bora Komorowskiego, to pojawił się jeszcze. Dzielnica trzecia jest Szczecin, a moim zdaniem my powinniśmy być za zdecydowanie, bo nasi mieszkańcy nie mają jak przejść przez Opolską. Mało tego, uważam, że powinniśmy zawnioskować o dodatkową kładkę. Zaraz udzielam, proszę na chwilę. Na połączeniu ulic Konrada Opolska na wiadukcie, tam jest wiadukt kolejowy, mieliśmy taki ten wypadek. Mieszkańcy cały czas starają się o dodatkowe. Są dwie planowane w tym programie. Jedna jest na Opolskiej, a druga? No tak, ale. No. A druga na Konrada. Przy hotelu, a to jest jeszcze Opolska. To jest Konrad. To jest Konrad, tak? I to mi pasuje, natomiast Wilki mi absolutnie nie pasuje. Panie Przewodniczący, jak Pan mówi, mając 30 lat, to się Pan dobrze chodzi po kładce. A tam gdzie winda? Ale mnie już nie. Tam... Trzeba było w młodości w UEFA nie opuszczać. Trzeba, w takim razie proszę poprawić na wysokości wiaduktu kolejowego nad pod ulicą Konrada, bo tu nie o Polsce. To nie jest takie, to nie jest takie oczywiste, bo to chodzi o przejście przez tory w ten sposób. Krakowski jest rysunek, powiedz sobie na to. Mariusz, nie da się zrobić tunelu pod torami, które są na poziomie zero. To chodzi o przejście przez tory, nie przez ulicę. Tam chodzi o przejście przez tory. Tak, przeciąga się pod torami. Chodzi o bezpieczne przejście przez tory. Czemu nie? Gdzie wyższa kładka? Dobrze, w takim razie poprawiamy. Jednocześnie wskazujemy konieczność budowy dodatkowej kładki na wysokości wiaduktu nad torami. No to w takim razie... Proszę, czy są jakieś pytania lub uwagi? Pani chciałam zapytać, czy są jakieś uwagi, bo... Nie. Tylko kwestii moich kolon na starość, ale nie, to jest kwestia windy, tam ma być winda. Jak się będzie psuła, to inna sprawa, że jest. To że w mojej kolanach to fale nie ma sporo. Na Mohada Rubelka też jest winda od początku nieczynna. Ale to już jest inna sprawa. Dobrze, poddaję druk pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję, że się utrzymał. Dziękuję. 18, 0. Tak, to 18 za, 1 osoba wstrzymująca, 0 przeciw.